jesienią i licytujemy gadżety. Ja chciałam bardzo serdecznie powitać wszystkich przybyłych tutaj do nas na salę. Jeszcze raz serdecznie witam panią burmistrz, pana przewodniczącego Rady Miasta. Proszę o oklaski. Witam wszystkich mieszkańców i przypominam zasady. Licytować mogą osoby pełnoletnie, osoby mające pieniądze, jeżeli ktoś z dzieci musi mieć gotówkę przy sobie. Jeżeli komuś tak bardzo spodoba się przedmiot, a nie będzie miał tyle pieniędzy przy sobie, a ma dowód osobisty, możemy dokonać transakcji, my spiszemy numer dowodu i jutro będzie można do nas donieść pieniążki. No i rzecz bardzo ważna, każdy kierowca powinien mieć, mamy świetną apteczkę pierwszej pomocy. Cena wywoławcza 25 zł. Mamy 25 zł. Czy ktoś da więcej? 25 po raz pierwszy. Nie ma kierowców wśród nas? Nie wierzę. 25 po raz drugi. Nie ma chętnych? 25 po raz trzeci. Sprzedane. Brawa dla pani burmistrz. 50. 50. Tak. Słuchajcie, wielkie brawa. Apteczka za 50. Moi drodzy państwo, mam tutaj taką świetną przytulankę. Słuchajcie, można Mielusińskim sprawić radość. Czy jest ktoś, kto da 15 zł za przytulankę? Mamy 15 zł. Czy ktoś da więcej? Słuchajcie, jest naprawdę przemiły i ma bardzo mądry wyraz twarzy. Każdy chciałby ją mieć. 15 po raz pierwszy. 15 po raz drugi, 15 po raz trzeci. Sprzedane! Magda, prosimy do nas, wielkie brawa! Czy są chętni na kubek? 15 zł cena wywoławcza kubka. Jest! Mamy 15 zł. Czy ktoś da więcej? Mamy 20. Czy ktoś da więcej? Mamy 20 zł za kubek. Czy ktoś da więcej? Ja daję 25. Mamy 30. Czy ktoś da więcej? Mamy 30 zł za kubek. Słuchajcie, jest fantastyczny. Ja zbieram kubki, więc oceniam go zupełnie inaczej. Bardzo chciałabym go mieć w swoich zbiorach, ale jeżeli jest ktoś chętny, to się podzielę. Mamy 30. Czy ktoś da więcej? Mamy 5!
Czy dyszki była cena wywoławcza? Jest piękna i niepowtarzalna. 30 zł cena wywoławcza. Mamy 30 zł. Czy ktoś da więcej? Mamy 30 zł na piękną koszulkę. Nie ma chętnych? Proszę się przyjrzeć. Jest super. Odlotowa. Prosto w kosmos. 30 po raz pierwszy. 30 po raz drugi. Ostatnia szansa. 30 po raz trzeci. Sprzedamy. Brawa. Słuchajcie, wielkie brawa! Mamy 50! Moi drodzy, wracamy do naszego kalendarza. Naprawdę jest świetnie. Oczywiście plakat poleciał. Można w nim w środku zapisywać. 15 zł. Cena wywoławcza. Czy są chętni na kalendarz? Mamy 15 zł. Czy ktoś da więcej? Naprawdę jest super. 15 po raz pierwszy. 15 po raz drugi. 15 po raz trzeci. Sprzedamy. Brawa dla Magdy. Mamy dwie dychy. Brawo. Mamy kalendarz ścienny. Również 15 zł. Super kalendarz na ścianę, słuchajcie. Rozkładany, piękny kalendarz wielkiej orkiestry. Cena wywoławcza 15 zł. Czy mamy chętny? Mamy 15 zł. Słuchajcie, czy ktoś da więcej? Mamy 20. Czy ktoś da więcej? Mamy 25. Słuchajcie, mamy 30. Świetnie. Może zdobyć biuro, może zdobyć pokój. Mamy 30. Czy ktoś da więcej? 30 po raz pierwszy. 30 po raz drugi. Nie widzę. 30 po raz trzeci. Sprzedane. Zapraszamy po kalendarz. Więcej. Słuchajcie, czy jest ktoś chętny? Mamy 20 zł. Kto da więcej? Pies jest super. Można z nim czytać książkę. Można się wyspać. Można odpocząć. 20 po raz pierwszy. Mamy 30, słuchajcie. Mamy 30. Kto da więcej? Mamy 35. Kto? Ile? Mamy 40. Czy ktoś da więcej? Mamy 40, słuchajcie. 40 po raz pierwszy. 45, super, mamy 45. Jest 100, słuchajcie. Zobaczcie, jak się cieszy. Czy jest ktoś, kto da więcej jak 100? 100 po raz pierwszy. Po raz drugi. Sprzedane, zapraszam. Dziękuję bardzo, jest pójdź. Dziękuję bardzo.
dziękuję. I jeszcze mam mały komunikat. Do tej pory zebraliśmy 2800 zł. Wielkie brawa, naprawdę. Ja jeszcze... A teraz może przenieśmy się na wieś. To coś ciekawego. No i z tym wiąże się moja prośba do Państwa. W pewnym momencie będzie na salę chłop. Zwykły chłop ze wsi, który ma rolę, uprawia ziemię. I w tym momencie prosiłabym Państwa, żebyście zaczęli robić różne odgłosy kół. No jak powiem, jak będzie zacznie chodzić pan, to wy zaczniecie robić ko, 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 ko. No może zróbmy próbę. Proszę, na 3-4 wszyscy robią ko, ko, ko. 3-4. Wszyscy palecie szał, szał. Totalny szał, to czy rozumiemy się? No proszę, próba, grób szaleje, 3-4. No a to co miało być? No proszę, proszę Państwa, grób szaleje, dostajecie pióła. To na tym pióła i uchwała. Więc proszę, 3-4. Patrzcie!
skrzydełka, postać koło teściowej, jak się ptaszek wciągnie w fabułę, zapaj się od tyłu, pach i pozdraw. A to świetny pomysł, Sosia, świetny pomysł. No, skrzydełka do góry. Skrzydełka do góry. A macie! Macie! O, tam z tyłu, tam kaczką jeszcze rzucę. Macie! Drób przestraszony? Załatwione, Sosia. Załatwione. Jak załatwione? Jak załatwione? Ptaszek cały i zdrowy na krzędę wrócił. A to ja kogo miałeś? No nic, Sosia, będę dłużej spała. Katolicki Uniwersytet Lubelski ogłasza nabór studentów na pierwszy rok studiów Wydział Teologii. Zostań aktorem niskobudżetowych filmów erotycznych. Po każdym nakręconym filmie kawa gratis. No, może to i pomysł. Zawsze chciałem studiować. Zapisy na egzamin pod numerem 07222. Zwariowałeś? Chcesz iść na studia? Chcesz iść na studia, kiedy kariera aktorska stoi przed tobą otworem? Zadzwoń pod ten drugi numer. Zadzwoń, a nie pożałujesz. Może i racja. Studia mogą zaczekać. Nie teraz, to w przyszłości. Producent filmowy, Ignacy Gawenda, 0512. Która jest godzina? 15 po 20. Dziękuję. Nie wiem, czy to kino to dobry pomysł. W sumie zawsze miałem problem z zapamiętywaniem tekstu. Jakie tam zapamiętywanie tekstu? No co ty? Pomyśl, świat pięknych kobiet, telefonów komórkowych i szybkich samochodów. No i kawa. Gratis. Zaraz, ale ksiądz nie ma luksusowych samochodów, komórki. Poczekaj. Nie, bo... Boże się... Synu, zastanów się. Życie to sztuka dokonywania decyzji. A jak już podejmiesz ją, to nie ma odwrotu. Koniec, kropka. Decyzja zapadnie. Teraz musisz podjąć taką decyzję. A kawy za darmowe, to możesz się napić nawet u swojego księdza na plebanii. Ojejciu. Chyba faktycznie zbłądziłem. Chciałem postawić na jednej wadze chwilę przyjemności i wykształcenie na całe życie. Ha, na szczęście mam jeszcze resztki rozumu.
Halo, dziekanat? A więc wybrałeś. Głupi serwet. Teraz kto inny twoją kawę wypije? Nie wspomnę już o innych przyjemnościach. Mogłeś być gwiazdą. No i... Zapomniałeś o najważniejszym. Żeby zdawać na studia, trzeba mieć najpierw ukończone technikum. Zaraz, zaraz. Chyba nie jest jeszcze za późno. No i co, synku? Wyszło szybko z boku. Przecież to nie jest oszukaństwo, że ja cię oszukałam, żebyś nie szedł na te studia. Ludzie, zastanówcie się. Na jedno miejsce na studia przypada aż 5 osób. No, ale na jedno miejsce w takiej firmie erotycznej, gdzie kawa jest za darmo, to po każdym filmie jest kandydatów aż 13. Więc nie ma się co zastanawiać. Dawaj ten telefon. Ja bym bardzo prosiła, żeby w tej chwili nie puszczać tutaj małych dzieci do przodu i w miarę możliwości troszeczkę się odsunąć w pierwsze rzędy. Proszę bardzo. Nie zostało dużo pracy, chyba jeszcze godzina. Jak sytuacja wygląda w porównaniu z tym, co było południe? Znaczy już jest mniejszy ruch, już tak za bardzo pieniędzy nie dają, bo wszystkie grosze wrzucali wcześniej. To po prostu tak, już tak nie opłaca się zbierać w tej godzinie. A jakbyś tak porównała do zeszłego roku, jak to wyszło? Znaczy nie wiem, bo jestem pierwszy rok. A koleżanka? Koleżanka jest już kilka razy. Na odległość, jak by pani określiła dzisiaj tegoroczną zbiórkę w porównaniu z rok zeszłych? Ja już wiem, tak, w zeszłym roku bywałam w tej miejscowości, coraz bardziej anty się nastawiają do wielkiej orkiestry. Po prostu jest więcej wolontariuszy niż osób, którzy chcą rzucać do puszki, a wiadomo, że zarobki są coraz mniejsze. Także dziękujemy wszystkim tym, którzy jeszcze wspomagają nas i dzielą się tymi pieniążkami, które zostały z dzieci. Zdarzenia były prawidłowe, nie mieli się jakichś problemów, kłopotów organizacyjnych? Nie, nie. Akcja przebiegła zupełnie spokojnie, bez żadnych afer i niemiłych sytuacji, także
jest naprawdę fajnie. Nikt wam nie ubliżał, nie dokuczał? Nie. Ludzie, jeżeli nie chcieli wrzucać, przechodzili obojętnie, ale... Jeszcze się nie komentowali. Nie komentowali. No właśnie, a Straż Miejska, czy ją widzieliście? Raz jechali samochodem. Gdzieś tam się pojawiali, także... Mieli nas widocznie na oku, nie ujawniając. Policja się również wam pomagała, tak? Tak, tak. Widzieliśmy. No i rzucali do pucia. Nadzio, Naćpa? Naćpa. Nasz klient, Naćpa! Dzień dobry. Nasz klient, Naćpa! Dziękuję bardzo. Co to jest? Budyń. Przepraszam bardzo, nie rozumiem. Pytam, co to jest? Łutyn. Łutyn. Miska. Miska. Bardzo śmieszne, proszę pana. Bardzo śmieszne. Dziękuję. Ale ja pytam o to, co jest w misce. Kutat w ciecie na otro. Co takiego? Kutat w ciecie na otro. Kurczak w cieście na ostro. A ja z waszej ulotki zamawiałem kopytki w sosie na wynos. Nasz klient, nasz pan. Nie kurczak, kopytki. My kopytki nie sprzedajemy. Co to znaczy my kopytki nie sprzedajemy? To dlaczego są wasze ulotce? Łyt, materki to ty. Co takiego? Łyt, materki to ty. Proszę pana, w takim razie to jest jakiś chiński chwyt marketingowy. Ale działa. Działa i ja też zaraz zadziałam. Jeśli dostanę czegoś normalnego do jedzenia. Rozumiesz? Jak się masz? Ping-pong. I na jakieś malutkie chińskie karteczce sobie zapisz. Tak, tak. Schabowy. Tak. Niedobry. Tak. Ziemniaki. Niutaty. Tak. I surówka z czerwonej kapusty. Niutata. Do kartuszka. Tak, 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 tak. Nie ma. Nie ma? Nie ma. Jak to nie ma? To co tam was groić na tej kartce, jak wiesz, że niczego nie ma? Ty tu jest schabowy? Oczywiście piszesz, chociaż wiesz, że nie ma. Co tam mam zrobić na tej karcie? Sajgonki. Sajgonki. Ryż, dwa dywany i surówka z katusty. Surówka z kapusty? Z jakiej? Z czerwonej? Z pekińskiej. Moja cierpliwość się w tym momencie kończy. Liczę do trzech i chcę dostać coś normalnego do jedzenia. Raz, dwa, trzy. Kocham cię! Telecina bez smaków. A jak znalazłem, to okazało się, że to kalafie. Nasz klient, nasz pan! Chcę coś normalnego, wymyśl coś. Łeb do wina. Słucham? Łeb do wina. Ły. Wieprzowina, tak? Tak. Ciekawe, ile smaków? 17? Nie. Posłuchaj mnie, Chińczyku. Ja nie lubię chińskiej kuchni. Z chińskich rzeczy lubię jedynie pod koszulę. To może dupa? Co? Dupa chińska! Zupa, tak? Zupa chińska. Boże, znowu chińska, dlaczego? Dupa chińska, ale robiona w Radomiu. W ogóle nie smakuje jak chińska. Robiona w Radomiu? Tak. W ogóle nie smakuje? W ogóle! Skoro nie smakuje, to może wyjść. Spróbuję. Nasz pięć, nasz pan. Tylko szybko. Tak. Przepraszam bardzo, z czego to zupa? Nie wiem. Nie napisali na opakowaniu po chińsku. Pewnie z psa. A nie! My z psa robimy cielęcinę. To z kota. Nie. Z kota, kisiel i ciastka. A długo jeszcze będę czekał? 3 minuty. Tak. 3 minuty. Ja tu z głodu umrę. No już, dobie, dupa, dobie. Dobra, zupa, ja z głodu tu umrę już. Dobra. Już lecę, pędzę. O, kurwa! Co, żeś
rozumiesz? Nieszczęście! Do widzenia! Tak, tak! Ja nieszczęście. Klincia dzisiaj wielkie szczęście, wielkie. Strach pomyśleć, co by było, gdyby dupa była gojąca. Lepiej. Tam bym miał lepszy efekt. Musiałem to obrócić, bo te tu idą, widzisz? Tam na szkołę. Można to zrobić też. Odwrotnie. Wszystko byłoby dobrze, tylko żeby to pogoda była. Tam pod lampę. O godzinie gdzieś. Zaraz. 19:50. Na sygnał. Planowany na sygnał. Widzisz? O, tu jest więcej tych, co tu idą, widzisz? A tu jeszcze tylko parę tych. O, rząd. Na szkołę. Można odliczać. Odliczamy. Tak. Ja sam podam, powiem ten.